love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Czy chrześcijanin powinien być pacyfistą? Ten temat pojawia się szczególnie w ostatnich miesiącach i jest dla niektórych gorącym tematem. Jedna grupa argumentuje biblijnie, że jest przykazanie nie zabijaj. Skoro nie zabijaj, to jak mogę iść i walczyć z inną osobą z karabinem w ręku? Poza tym mamy powiedziane o miłości do bliźniego swojego, a więc znowu, czy miłując kogoś, będę go zabijał? Kolejną rzeczą jest to, że Jezus powiedział, jeżeli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu lewy. Z tego by wynikało, że jest to zachęta do pacyfistycznego myślenia i działania. Również Jezus jest nazwany księciem pokoju. Skoro pokoju, to nie wojny, a więc czy jego naśladowcy powinni brać udział w jakiejkolwiek walce? Jednak druga strona, druga grupa pokazuje inne fragmenty biblijne. Pokazuje na przykład reakcje nowotestamentowych osób, chrześcijan i też Jana Chrzciciela, Jezusa, na wojskowych, na żołnierzy. I tak na przykład Jan Chrzciciel wzywał do upamiętania i różne grupy przychodziły do niego i przyszli do niego również żołnierze, pytają, co my mamy robić? I gdyby Jan Chrzciciel uważał, że pacyfizm jest tym rozwiązaniem, powiedziałby, wyjdźcie z wojska, odejdźcie z tej instytucji i nie bądźcie żołnierzami. Ale Jan Chrzciciel mówi, żeby nie wymuszali siłą czegoś, co im się nie należy, żeby poprzestawali na swoim żołdzie. Później setnik, a więc dowódca oddziału 100 żołnierzy, przychodzi do Jezusa, prosi go o uzdrowienie jego sługi. Ten Jezus to czyni i jeszcze mówi, że tak wielkiej wiary nie widział w Izraelu. Zatem można powiedzieć, jeżeli byłoby to czymś złym w oczach Jezusa, czy Jezus by tego nie skomentował? Jednak Jezus tego akurat nie komentuje. Później mamy apostoł Piotr. W Dziejach Apostolskich jest wysłany przez Boga, żeby poszedł do żołnierza, do znowu dowódcy oddziału 100 żołnierzy i właśnie powiedział mu, przekazał jemu i jego domostwu Ewangelię. I w tej Ewangelii nie było żadnej mowy o tym, żeby on opuścił wojsko. Zatem widać w Nowym Testamencie, że nie ma tego, aby ludzie mieli wyjść z armii, żeby żołnierze mieli przestać być żołnierzami. Nie ma w ogóle takiego tematu. Stąd by mogło wynikać, że Nowy Testament nie jest przeciwko służbie wojskowej. Dodatkowo można pokazać, że Jezus powiedział, aby zakupić miecze. Jezus powiedział do uczniów swoich, aby ci zakupili miecze. Było powiedziane, mamy 2, czy wystarczy? Jezus mówi tak. Ale do czego jest miecz? Jeżeli nie do walki, do obrony. Oczywiście można w różny sposób próbować to interpretować, ale to, co jest ciekawe, to apostoł Piotr, który chodził z Jezusem, miał przy sobie miecz. Co widzimy, gdy próbował obronić Jezusa przed tymi, którzy go aresztowali. Dlaczego uczeń Jezusa nosił ze sobą miecz, jeżeli Jezus byłby za pacyfizmem? Poza tym w pełni jakby pacyfizm logicznie prowadzi do tego, że nie powinno się być także w policji. Skoro nie w armii, nie w wojsku, to także nie w policji. Przecież policja również nosi ze sobą broń, aby zatrzymać przestępczość, aby zatrzymać ludzi, którzy źle czynią, aby bronić też dobrych. Z tego by w liście do Rzymian, na przykład w 13 rozdziale, mamy powiedziane, że w pewnym celu władza ma ze sobą miecz, aby karać tych, którzy źle czynią. Miecz do czego służył? Do obrony, ale też do wymierzania kary, nawet do zabijania. Zatem apostoł Paweł stwierdza, że broń należy się, czyli władza ma broń, żeby też bronić swoich obywateli. I teraz pytanie, czy moją odpowiedzialnością, na przykład jako męża czy jako ojca, nie jest obrona mojej rodziny. Ale można powiedzieć, no dobrze, skoro tak, to co właśnie z tymi argumentami pierwszej grupy, na przykład nie zabijaj. No to przykazanie nie zabijaj, dokładniej powinno się mówić nie morduj. Zresztą zobaczmy, że Żydzi, którzy mieli to przykazanie, szli i mieli armię i też czynili wolę Bożą, która polegała między innymi na prowadzeniu pewnych wojen, też na obronie. I nie było to widziane jako coś, co by było przeciwko temu przykazaniu. Stary Testament mówi, Księga Izajasza, o Księciu Pokoju. Tak, z tym, że ten szalom nie oznaczał czegoś często pięknego pokoju jako braku wojny, ale czasem oznaczał pewną stabilizację po walce, po zaprowadzeniu porządku, który mógł być zaprowadzony na przykład mieczem, który mógł być zaprowadzony poprzez Bóg, mógł zaprowadzić pokój walcząc czy niszcząc swoich wrogów. Albo nadstawianie drugiego policzka. O co w tym fragmencie chodziło? Chodziło o to, że jeżeli ktoś uderzy cię w prawy policzek, uderzenie w prawy policzek prawą ręką oznaczało lekceważenie. I ten fragment mówi, jeżeli ktoś lekceważy ciebie, bo była to największa zniewaga, jedna z największych zniewag w ówczesnym Izraelu, która nie wyrządzała tak naprawdę szkody fizycznej. A więc, jeżeli ktoś ciebie lekceważy ze względu na Jezusa, niech lekceważy ciebie dalej. Powinieneś to znosić. Tak więc, czy chrześcijanin powinien być pacyfistą? Myślę, że każdy powinien rozstrzygnąć to w swoim sumieniu, bo nie powinniśmy działać przeciwko swojemu sumieniu. Jednakże fragmenty, które są w Nowym Testamencie i w Starym, w całej Biblii, wskazywałyby, że to nie jest tak, że chrześcijanin równa się pacyfista. Chrześcijanin może bronić swojej rodziny i będzie to też wyraz miłości do swoich najbliższych.